Witam was widzowie, ale dzisiaj niestety nie bardzo serdecznie, bo bardzo smutno. Ukrywałem to przed wami od 3 dni tak naprawdę, ale dostałem permanentnego bana na Discordzie. Discord wysłał mi 2 maile. W pierwszym napisali, że naruszyłem jakieś wytyczne dla społeczności, no i w drugim, że moje konto zostało wyłączone. No ogólnie, że Discord dba o bezpieczne środowisko dla naszych użytkowników i wykraliśmy, że moje konto narusza ich warunki korzystania z usługi lub wytyczne dla społeczności i wyłączyli moje konto z następującego powodu, no i że jest wiadomo, że niby zasugerowałem, że nie mam ukończonych 13 lat na Discordzie, bądź minimalnego obowiązującego wieku w moim kraju udzielenia zgody w internecie. Tylko widzowie, ja nawet nic takiego sobie nie przypominam, że mogło coś mieć takiego miejsca, bo nigdy w życiu nie pisałem, że mam, nie wiem, przykładowo poniżej 13 roku życia. To jest strasznie dziwne. Złożyłem już w sensie odpowiedź na to, no tutaj tak jak napisali, żeby po prostu no z powodów prawnych wymaga się od nas, żebyśmy surowo egzekwowali wymagania dotyczące wieku, dlatego jeśli zamierzasz się odwołać, będziemy musieli potwierdzić twój wiek. No ja się odwołałem, wysłałem maila z moim zdjęciem, z dowodem, z kartką, nawet mogę wam pokazać. O, no niestety widzowie, nie mogę się zalogować na swoje konto, straciłem do niego dostęp, o teraz może będziecie widzieć, nie będziecie widzieć, czekajcie, to ja sobie zmienię jasność po prostu kamerki, o teraz będziecie widzieć, jest mój Discord. Wysłałem takie zdjęcie, selfie. No i co? No czekamy na odpowiedź. Raczej jak czytałem po grupach na internecie po prostu, no to konta już nie odzyskam raczej, bo mają ciężko po prostu z odpowiadaniem. Ludzie czekali nawet po pół roku, po roku i tak konta nie odzyskali. Także ja raczej po prostu będę musiał założyć swoje konto, ale napiszcie po prostu, co ja mam z tym zrobić, bo ja nie wiem, no nie wiem, co ja mam zrobić z tym, szczerze. No ale dobra, wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka. No i przez to, że nie ma ze mną kontaktu niestety, no to prawdopodobnie będę musiał na pewno założyć nowego Discorda i tam dopiero założyć nowy serwer w takim razie i tam będziecie się mogli ze mną kontaktować, jeżeli macie coś tam, nie wiem, do wygrania powiedzmy, czy no widzów na odcinki, jak będę potrzebował. Dobra, ja tutaj wysyłam, no nie jestem w dobrym humorze, a ukrywałem to przed wami od 3 dni, bo myślałem, że jak złożę to odwołanie, to że mi odbanują to konto. No ale niestety tak się nie stało. No i w ogóle napisałem do nich na support. No to jedynie co to mi odpisali mi na Twitterze, żebym się kontaktował właśnie przez support. No ale support jakby nie odpowiada, support jest cisza, totalnie jest cisza, nie mogę się zalogować na swoje konto, próbowałem wpisać e-mail i hasło, no ale nic się nie dzieje, w sensie tylko wywala mnie znowu do tego menu głównego. No ale dobra widzowie, skoro tak, no ja nie będę widzowie płakał nad rozlanym mlekiem, stało się, założymy raczej po prostu nowe konto. No a w tym momencie macie ode mnie do wygrania tego skina, żeby go wygrać musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie oczywiście hasło, biorę udział. No i oczywiście klikajcie sobie ten plusik i w tym miejscu używajcie kodu S1MEC, bo za każde 2 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEC macie 1 ticket tacosem. Oraz oczywiście za każde 10 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEC macie 1 ticket na Ursusa Knife'a Dopplera za 2500 zł. Także zachęcam do wpłat z kodem S1MEC, oczywiście 20 na start z kodem S1MEC oraz plus 10% do depozytu macie za każdym razem. Dlatego zachęcam do używania kodu S1MEC. Oczywiście musicie mieć 18 lat, żeby brać sobie udział i móc w ogóle grać na CSGO skinsie. Dobra, w tym momencie mamy 18 tysięcy złotych ponad, dlatego nie będę płakał nad tym Discordem. Stało się to, się stało. Nie ma ze mną kontaktu, mogli się zauważyć, że nie było ze mną kontaktu przez ostatnie dni. No niestety, no chciałem odczekać z tym, żeby jakby może się uda, no ale się niestety nie udało. Dlatego wydam 9,5 tysiąca złotych albo dobiję do tych 10 tysięcy i może osłodzę sobie tą porażkę Discordową. Ponad 10 tysięcy złotych wydajemy, proszę, żeby chociaż to oddał, no zabierało, zabrało mi nawet Discorda, no w sensie nie CSGO skin, no CSGO skin mi nie zabrał Discorda, nie bo samu, nie bo samu, nie dajecie, czemu ja cię klikam, nie, o, ktoś nawet wszedł, Majsi, no i witam się Majsi bardzo serdecznie, no i powiem ci, że na samym początku mnie tak ogrywasz, czemu tak musi być, że, a w ogóle to przecież to jest ziomek i samu, Majsi, nie, no nie, to jest specjalnie, to jest jakiś, nie wiem, serio. Nie, no i patrzcie to, on trafia 3 kosy. To jest ziomek i samu. Ja pierdolę, serio. Nawet nie komentuję tego. Nie, no to jest ewidentnie jakiś on jest podstawionym botem.
To jest bot i samo, tylko z innym nickiem. Zdecydowanie, no musi tak być. Ja pierdykam, nie wierzę, no jakim cudem tak musi być. Wszedł i mnie ograł, na wszystkie pieniądze mnie ograł. No nie da się. Przecież to jest 10 tysięcy złotych, to jest koszt bitwy, jemu się zwrócił koszt bitwy. Dobra, sprzedam jeszcze to, co mam w ekwipunku w takim razie. No i ponad 11 tysięcy złotych. Muszę spróbować, chociaż raz, proszę, niech odda... Nie ma, niestety obok widzowie, niestety, ale obok. Dobra, w takim razie... Aha, w ogóle widzowie, ja wam nawet jeszcze szybciutko tutaj pokażę. Patrzcie to. Już kosa została wylosowana, w sensie ktoś ją sobie wygrał tutaj. No trzeba było po prostu wpłacić 50 złotych z kodem S1 Mech i ktoś z was mógł ją wygrać. I wygrał Obito Uchiha. Macie jeszcze do wygrania przykładowo Glock Gamma Doppler. Tutaj 3 dyszki wystarczy wpłacić z kodem S1 Mech. Jest AWP Chromatica Aberration, jest AK-47 Point Lizary. Dalej tutaj tej kwoty nie zmieniłem, nie wiem dlaczego, dajmy na 10 zł. Na 10 zł dajmy. Tutaj jest jeszcze Changliu, player tu za 100 zł, dlatego zachęcam do wpłaska do MS1 Mech. Dobra, i wracam teraz w tym momencie na CSGO Skinsa tutaj. No i dobra, nowa bitwa. Jeżeli tak zabiera, jeżeli Majsik znowu wejdzie, on jest podstawiony przez Isamu, zdecydowanie, przez jego bota. Bo tak nie może być. Ja nie chcę dawać specjalnie bota Isamu, bo wiem, że mnie pokonuje. Za każdym pieprzonym razem mnie pokonuje, na 3 gracze underdog. No i teraz już raczej nie wejdzie, bo chyba nie wejdzie sam bot Isamu, albo może sam Isamu z Majshim. Dlatego ja po prostu dam losowego bota, jest to bot Emily i nie dam już losowego bota, bo mi jak nic da bota Isamu. Ten bot Isamu mnie tak prześladuje. Dobra, zjeżdżamy sobie leciutko w dół, żebyście widzieli to i proszę, come on! Nie, i dobra, bardzo ładnie! I to jest to, bo to jest bitwa underdog, musimy trafić jak najmniej. Nie, musiało się spieprzyć, jak pierwszy skin. 15 zł na underdogu, zarąbiście. No to drugi i trzeci, giga drogie. Na tyle, że praktycznie zaraz będziemy mieli więcej niż bot Emily. No dobra, teraz oni trafiają lepiej. Dobrze, bardzo dobrze, szczerze. Dobra, zostały dwie skrzynki. Jestem czwóra player tu, print stream. Więc, no proszę, bocie Emily, musisz trafić lepiej. Ja pierdolę, co to jest, nie wierzę. Jakim cudem? Jak to jest możliwe, że trafiam Karambita Marble Fade'a? I bot Emily zgarnia sobie 14 tysięcy złotych. No to jest niepojęte. Dobra, lecimy dalej. Nie może tak być. Jak to jest możliwe, że mi zawsze wiatr w oczy? Piach w oczy, wszystko w oczy. Nie, no i nie ma. Dobra. Zostało 5 tysięcy złotych. No to musimy, no... Jest, zabrali mi Discorda, zabrało mi pieniądze. Nie wierzę. No tak, nie może być przecież. Dobra, to w takim razie, jeżeli tak, niech będzie może... A spróbujmy sobie tego Essential, bo on ostatnio dawał na buście razy 6, niech będzie Anarchy jeszcze na buście razy 4, razy 6. Dobra, 6, niech będzie standardowa na dwóch graczy. No trzeba standardowa na dwóch graczy. I wiecie co? Może zepsuje taktykę, ale może właśnie CSGO Skins został nastawiony przez bota Isamu do tego, że bot Isamu usłyszał na poprzednim odcinku, że już nie będę chciał go dawać i może specjalnie po prostu bot Isamu został jakby tak, wiecie, znerfiony powiedzmy sam z siebie. O, tak też może być. Dobra, zobaczymy czy odda. No w tym momencie na razie, tak szczerze, mogło być lepiej. Jest w tym momencie obrzynek. Znaczy Save It Off dokładnie. The Kraken, okej. Zostały dwie skrzynki. Jeszcze jest AWP Asimov! Więc to jest bardzo dobry traf i to jest... Wychodzimy na prowadzenie. Bardzo dobrze. I w tym momencie jeszcze jest jedna AWPka Electric Hive, która jest o wiele droższa niż ten Save It Off The Kraken. Zostało 6 skrzynek. Jest to P90 Dead by Kitty po mojej stronie. Jest to 200 zł przewagi. Nad nimi są rękawiczki! I let's go, dobrze! Zostały 4 skrzynki. Żeby tego tylko nie spieprzyć, żeby on zaraz niczego nie trafił. No ale na razie mamy już ponad 3000 zł, on ma ponad 1000. Więc może to była właśnie taka przekmina, żeby dawać bota Isamu. Ej, to może tak być. No może tak być, jak najbardziej może tak być. A no w tym momencie nie ma niestety nic. I dobra, i zobaczymy, jeszcze jedna skrzynia została i...
I ona oddaje! I ona oddaje, dlatego wygrywamy sobie tą bitwę. Mamy ponad 5000 zł. No i w sensie łącznie 7 nawet. No i dobra, w tym momencie niech ta AWP-ka odda. Niech ta AWP-ka odda, razy 3. Proszę! Niech jedna AWP-ka poleci! Nie ma. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, w takim razie, jeżeli tak, to ja sobie spróbuję albo wszystko, albo nic. Tutaj wszedłem na jakiś profil. Muszę sobie wejść, klikam sobie dodaj skrzynię. Klikam sobie tak. I niech będzie Royal Amethyst Supreme. I czekajcie, stać, będzie mnie stać. Nie, 6000 zł, kurcze pieczone. Nie stać mnie, brakuje mi kilku złotych mi brakuje, 200 dokładnie. Dobra, to jakbyśmy sobie tak spróbowali. Dobra, teraz mnie musi być stać. Nie stać mnie, nie stać mnie. No jakim cudem mnie nie stać. Dobra, to zamiast Amethysta dajemy White Glovesy. Proszę. Niech odda, niech to odda, niech chociaż CSGO Skins będzie dla mnie łaskawy, bo Emily naszym przeciwnikiem teraz, proszę, gdzie są cztery skrzynki, pierwsza skrzynia nie oddaje, daje dla niego, dobra, jest 500 zł przewagi, proszę, proszę, Gemstonik nie oddaje zupełnie nic, jest to 800 zł przewagi po jego stronie, bardzo ciężko, nie, przegrałem, nie, no nie wierzę. Straciłem konto, straciłem pieniądze, straciłem wszystko. Nie wierzę. Nie wierzę. Jak nie, no nie. Dobra, widzowie. Chociaż jedynie co mi może uratować, to zostawienie subskrypcji przez was, zostawienie lajka. Klikajcie sobie ten, który się używajcie kodu S1, jeszcze bierzcie sobie udział w konkursie oczywiście. Wpisujcie sobie kod S1 Mac za każde 2 zł wpłacone na CSGO Skins z kodem S1 Mac, macie jeden ticket na koce. Oraz oczywiście za każde 10 zł wpłacone na CSGO Skins z kodem S1 Mac, macie jeden ticket na Ursusa Knife'a Dopplera za 2500 zł plus 10% do doładowania oraz 2,10 na start z kodem S1 Mac również macie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!